Lada śląsko z modrą kapustą. Raz, dwa, raz, dwa. Skwierczy jak ta lala. Zimno wodo? Ja, lejdziołcha. Co mają zrobić? Potunkać się to. Jak ja bym miała takie rekolekcje na obiad robić, to bym oszalała. Ty dobre. A? Dobre. Ratunku, co to jest szpindlik? Dzień dobry, witam was na pierwszym po wielkiej przerwie odcinku Talerza Zdrowia. Co dziś będziemy gotować? Dziś będziemy gotować rolado śląsko. Nie będę gotować sama, bo jest z nami Basia, nasza dyżurna ślązaczka i dyrektor grupy. Ale będziemy roladę śląską uzdrawiać. Zostańcie z nami, Basia już czeka. Obiecałam, że Basia już czeka i czeka. Dzień dobry, Basieńko, witaj. Cześć, u nas. Radko. Zawsze byłam ciekawa, jak się robi i jak smakuje. Ja nigdy nie jadłam. Nigdy? Rolado śląska z modro kapusto. Nie jadłam, a tym bardziej nie umiem tego robić. Basiu, ja dzisiaj robię za kuchcika. Okay. Ja cię będę pytać, ty będziesz mi mówić, okay, co mam robić. Oddaję ci zatem prowadzenie tego programu, a ja stoję i grzecznie słucham. Basieńko, jak mam zrobić rolado śląsko z modro kapusto i kluskami śląskimi? Proszę bardzo. U nas to jest rolada śląsko z modrą kapustą. I to ma być taki akcent, a nie, że... Jeszcze raz? Jeszcze raz? Rolada śląsko z modrą kapustą. Rolada śląsko z modrą kapustą. No! O! Już się czegoś nauczyłam. To jedziemy dalej, Basio. Ja, jakby będąc konsekwentna w tym naszym, tej nazwie programu Talerz Zdrowia, tak, pozwolę sobie nam, ja będę robiła za takiego uzdrawiacka szpirowski będę. Dobrze. Bo ty będziesz mówiła, jak to jest, tak, jak to jest tradycyjnie. A ja spróbuję znaleźć miejsca, gdzie możemy to troszeczkę zrobić jednak mniej kaloryczne, dobra? Dobra, dobra. Oczywiście. Zacznijmy od tego, jakie, co nam będzie potrzebne w ogóle. Głównym produktem, żeby zrobić roladę śląską, oczywiście jest wołowina. Wołowina, która no, można ją kupić pod różną postacią, ale najlepsza, wam powiem, niektórzy mówią, że jest szynka, ponieważ to jest taka okrągła kuleczka, ale szynka się ciężko rozbija. Natomiast łopatka wołowa, to idealnie się ją później rozbija na dobrze, rolady. Łopatka, nam, ale zacznijmy od tego, co nam będzie potrzebne. Aha, no to po kolei. Jest powrotem. Łopatka wołowa. Tak, łopatka wołowa. Do rolady potrzebna jest biała kapusta. To jest cebula. Cebula. No bo tu jest kapusta. Ale do rolady jeszcze potrzebny jest boczek. Tak. Potrzebna jest musztarda. Tak i jest. Ona musi być. Bo dobrze. Bez tej musztardy nie będzie. Zgadzamy się. Dobrze. Pieprz. A te ogórki po coś mi kazała wyciągnąć? No zaraz. No ja sobie zrobiłam taki przerywnik. O. Ziele angielskie, liść laurowy i kiszone ogórki. Dobrze. To już wiemy, jakie składniki, tak, są potrzebne. Do modrej kapusty jest potrzebna modra kapusta. Modra kapusta. I potem i resztę potem powiesz. Powiem, dobra. Co dalej. Mięso. Od czego zaczynamy? Wybrałyśmy ładną łopatkę, tak, wołową. Tak. I teraz tak, co ja mam z tym zrobić? Teraz dostaniesz sobie tutaj... Łopatką? Łopatką. Dawaj. Dam ci ją tu. Dobrze. Ja bym wolała tam pierwsze plastry sama ukroić, żebyś wiedziała, proszę, jak to zrobić. Kochana, co ja się rwę? Ja sobie tą łopatkę odwrócę. Tak. I teraz ta łopatka jest stosunkowo taka cienka, więc gdybyśmy pokroiły takie jedne to maleńkie plastry, byłyby, to byłyby te rolatki maleńkie, więc my ukroimy większy kawałek. Okej. Okay. A teraz nakroimy go tutaj. O, masz ci los. W środku. I podczas rozklepywania ta rolada zrobi nam się większa. I teraz to mam co zrobić? Teraz mam to rozbić? Tak, masz to rozbić na bardzo cienki płat. Klepiemy? Klepiemy. Uwaga, 3, 4. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Obróć na drugą stronę i... Dobrze.
Słuchaj, czy ty pochodzisz ze szkoły, że mięso wołowe się soli przed smażeniem, czy nie? Akurat rolady, tak, od tak. Środka, tak. Od rolatka patrz jaką dziurę. Ale ja to zawinę. Tutaj widać, jeszcze? Że jeszcze jest twarde. Tak. To może przekręcę. Widzisz, tu jeszcze. Czy tu ma brzeg, jeszcze? Tam, gdzie ten brzeg. Czy ona musi być cieniutka? Ona musi być w miarę cieniutka. Słuchaj, to ja wiem, dlaczego te kobitki śląskie takie są barczyste. Bo jak się natłuką tych rolat, to Jezusie. Spokój, będzie? Bo ta dziura będzie jeszcze większa. Tak. Będzie już? Zobaczcie, rolady gotowe. Mamy rozbite 3 rolady. I teraz Basiu, jak grubo powinna być ta rolada rozbita, powiedz mi? Ta rolada najwyżej powinna być rozbita na takie 0,5 centymetra. Pół centymetra? Tak. Nie mniej i nie więcej? Nie, dobra. Bo ona później będzie się Ślicznie. Bardzo długo musiała piec, i więc rozbijamy. I co teraz? To. Co teraz mam z tym teraz, zrobić? Teraz, kochana, weź sobie to połóż. Tak. Proszę posolić troszeczkę. I posmaruj dokładnie. A pieprzu nie? Nie. O Jezu, kochany, jaka rekolekcja. No rekolekcja. Proszę. Dziękuję, co mam to oblizać? Nie, posmaruję. Tak, posmarować po całości? Tak, po całości. Smaruj, smaruj, smaruj. Taką cienką warstwą dosyć. Tak, teraz wystarczy, bo ja będę piękny robiła piękny boczek cebulę. Wędzony. Potrzebny jest tak, piękny boczek wędzony. Raczej tłusty niż chudy. Raczej tłusty niż chudy. I najpierw chciałam pokazać, jakie tak. Grube plastry kroimy. I ukroisz sobie... Centymetrowy taki tak, prawie. Jeszcze dwa takie... Jeszcze no, dwa? Tak. I teraz to na drobno skroić. Drobną kosteczkę? Drobną kosteczkę, a tak. Ty w tym czasie a ja bym uczynisz? Cię poprosiła, żebyś mi tak na ćwiartki przekroiła. Bo to, mam to tutaj ty teraz co chopper. Będziesz? Co my robimy teraz? Farsz do teraz rolady? Teraz my robimy tak, farsz dobra. Do rolady. No a teraz uwaga, bo jadę. Raz, dwa, trzy, cztery. To pierwszy. Beata z pokrojeniem czy ja? Nie no, ja z chopperem nie konkuruję, Baśka. Co ty? Basia, pokrojony boczek dobrze? No powiem ci, że dobrze, niedobrze. Jakżeś go pokroiła, taki on jest, zdjęła. Dawaj, ogórki go. Teraz? Dawaj, kroimy ogórki. Tu masz pół. Mam pół, to dawaj mi. Jo się mogę trochę pogadać po naszemu, co? Pogodaj, ja? Czy gadaj. Dużo tych ogórków? Ogórka na rolatę. Jeszcze. Ten tak? I koniec. Koniec. Ja. To czopuj. Ta-da! To se teraz będziemy czopować. Dobra. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Będzie? Będzie. Będzie. Super. Mamy tak, mamy pokrojoną cebulę, pokrojone ogórki, pokrojony tak. Boczek, roladę nasmarowaną musztardą. Co teraz? Tak, i teraz przenosimy się do Beatki na stół. Troszeczkę tak. Tego boczka. Tutaj nałóż boczek. Czy my to robimy tak, jak żeśmy kaczkę jadły w naszej chińskiej knajpie? Podobnie? No mniej więcej tak. Dobra, samo, mam tak. Boczek, mam boczek, boczek ona, jest. Po naszemu, bo powiem, że to jest tłuste, nie żaden boczek, co ona mi tu opowiada. Dobrze, to dalej. Teraz, kochana, tak samo nabierasz sobie ogórka i cebulki. Tak. Ogórek, dobrze, tak. Jest. Cebulka. Matko, bo za pierwszy raz w życiu i robię i będę jeść. Dobra, i mam taką bulwę tak. Tu. I teraz mam trzeba tą bulwę. To tak ją mogę tak trochę... Możesz sobie poukładać. Teraz trzeba to tak a zwinąć. A te boki? Te boki można zagiąć. Mogę tak zobacz. Poczekaj, bo idę już... Dobrze, a tak? Możesz, tak. I teraz zwijasz to tak, żeby nic to... O, paluszkami do środka. Pięknie. Dobrze mi idzie? Bardzo dobrze ci idzie. Ty wiążesz nitką, a ja to tak, zrobię na wykałaczkę. A ty chcesz to zrobić na wykałaczkę. O, tak. No wiecie, jak to jest. Ja na Śląsku miałabym nici, bo w każdej chałupie szpulka nici ja zawsze chyba się nie znajdzie. Nie wiem, czy mam nici w ogóle. A mam, studio Basia, niestety robimy nici następne? Nie. Tak. I a... tym sposobem robimy rolady do wyczerpania materiału. Tak. Basia, zwinęłam. Pięknie, pięknie. Słuchaj. Powiem ci, że ja, dla mnie to jest mistrzostwo świata, bo ja nie potrafię na wykałaczkach robić a rolad. A mi się znowu nie chce z tą nitką bawić. No, i ja wolę dobra. Nitkę. Misia, co robimy dalej? Pewnie teraz, będziemy to obsmażyć, tak, żeby się mięso zamknęło. Teraz na patelnię wlewamy sobie, ale ty tutaj nie masz, a ja potrzebuję olej rzepakowy. A i tu pierwsze ręce, które leczą.
Aha. Pierwsze uzdrowienie, Basiu. Ja wiem, ty mi kazałaś przygotować olej rzepakowy. No nigdzie go nie widzę. A ja ci powiem tak, olej rzepakowy, rzepak jako taki jest okej, okay, ale jest tak dużo wątpliwości wokół plantacji rzepaku i tego, co w tym zdrowym rzepaku jest z powodu niewłaściwego nawożenia, aha, że ja wyszłam do smażenia i przeszłam z rzepaku, przeszłam albo na masło klarowane, albo na rafinowaną oliwę z oliwek. O, no ja już tam parokrotnie w programie pokazywałam. Tak, właśnie widzę, że to jest tak. Ja oleju rzepakowego praktycznie nie używam. Aha. Mam takie, wiesz, takie, nie wiem, co tam siedzi. Wlewamy, tak, na patelnię? Tak, wlewamy i jeszcze troszkę, jeszcze czyli troszkę. Tak tego oleju jest, tak, że, tak, że dobra, zakrył całą, dobrze. Tak, bo tego... I ty mówiłaś, żebyśmy to robiły na głębokiej patelni, żeby tak, na tym samym się dusiło, tak? Tak. Ale można na płytki i przełożyć. Tak, ale teraz, Beata, zanim położymy rolady, musimy je popieprzyć. Okej, okay, z przyjemnością. Nie za dużo tego pieprzu, ale jednak pieprz tak, żeby z każdej strony pieprzone. I będziemy potrzebowały... Dosyć, wystarczy. I będziemy potrzebowały paprykę słodką. Dobrze. Żeby obtoczyć rolady. Sporo tej papryki? No, dobra, sypię. Powiem. Dobra. O właśnie, tak, obróć na drugą stronę. Poczekaj, poczekaj tak, to. Bo to drugą stroną to zamieciemy podłoga. No można i tak, oczywiście. O. Słuchaj, mamy gorące. Jak mamy gorącą patelnię, mamy gorąco. To przekładamy rolady. Maskwierczeć. Maskwierczeć, tak. Ha! No i udało się, skwierczy jak ta lala. Obsmażamy. Jest. I teraz musimy pilnować, żeby rolat nie spalić. Na bardzo dużym ogniu, czy na troszeczkę mniejszym? Na troszeczkę mniejszym. Dobrze. To tak damy na połowę. Tak, za chwilę je obracamy. I rozumiem, że z każdej strony. Z każdej strony obsmażamy tą rolatę. O, właśnie. Bo tu papryka szybko się brązowi. No, za mocny mamy. Już dałam na... O. O. Zmniejszamy ogień na malutki. Proszę, jest gotowe. Tak, teraz dolewamy wody, a jak miałam gdzieś przygotowaną, o tutaj moja. O Jezu, tak? No i teraz, nie, kochana, musimy zabrać patelnię. Inaczej, gdybyśmy wlały teraz zimną wodę, to by się wodę, strasznie rozpryskało. To by się strasznie to rozpryskało. Dobre? Ja spróbuję już teraz, o. Po trochu. Tak, i już nie jest tak źle. Ostygło? Tak. Okej, tak do jednej trzeciej rolat tej wody wlewamy. I zostawiamy teraz pod przykryciem. Odepniemy rączkę. Tak. A żadnego ziela, nic tutaj nie dajemy? Nie. Tutaj nic? Nie ma żadnych przypraw. Taki po prostu żywy, czysty, to co się wytopi z rola. Czysty sos. Ile to się ma piec? Dusić? Kochana, no więc najmniej gdzieś 2-2,5 do niekiedy nawet do. To my w miasto zdążymy iść, no Basia. Dokładnie. Ale zanim pójdziemy w miasto i wrócimy do rola, to może zrobimy kapustę. Oczywiście. Dobra, to zrobimy porządek. Mądro kapusta. Basia, robimy porządek i wracamy, dobra? Zostańcie z nami. Basiu, i co teraz? Rolady się duszą? Rolady się duszą i to jest część naszego obiadu. No jasne. Ale żebyśmy zjadły cały obiad, to musi być jeszcze mądro kapusta do tego. Proszę bardzo, mam taką połóweczkę. Tak, i teraz ja potrzebuję, bo w każdej śląskiej kuchni dobro gospodyni motarka do kapusty. Nie mam tarki do kapusty, ale mam taką tarkę z takim, że plasterki na mizerię robi. Nie. To nie jest nadaje to. Się. To nie jest to, to jest zupełnie inne. A ja mogę to cieniutko pokroić? A potrafisz? Basiu, zrobię, uczynię wszystko. Ale tak, a jak potrafisz, to musi mogę być na pół? Może być na pół. Dobrze. Bardzo cieniutko skrojona musi być kapusta. Basia, ja jestem już, słuchaj, wykończona tym krojeniem. Ale czy ja sprostałam, że to jest odpowiednio cienkie? Sprostałaś, jest odpowiednio cienkie, ale powiem ci, Dziołcha, że na mojej szatkownicy by to było. No następnym razem przywieziesz mi taką szatkownicę. Okej. Okay. Jakby się kto pytał. Co teraz? Dobra, teraz patrz, cała jestem w resweratrolu. No i co? No to jest zdrowe. Jak no diabli. Więc okej. Okay. Co teraz mam zrobić? Przełożyć do garka. Do takiego suchego garka mam tą kapustę przełożyć? Do suchego garka. Na tym Śląsku to wszystko inaczej niż wszystko człowiek normalnie inaczej robi. Proszę cię uprzejmie. No pięknie.
rozrzucimy. Zalej to wodą. Zimno? Zimno. Zimno wodo? Ja, zimna woda. Lej działka. Dokąd? Aż się zakryje cała? Styknie. Ale jeszcze potrzebna nam będzie pokrywka, wiesz? I co ty mówiłaś? I teraz liść, dodaj ile, do tego. Wiela tego liścia, Laura. Dodaj do tego z 5 kulków. 5 kulków? Ja. 1, 2, 3. 4, 5. Daj 6. Ja. I 3 takie? Nie, ze 4. 4? Ja. A proszę cię uprzejmie. Ale tak, żeby one się tam tunkły. Czekaj, no tunknę je. Co mają zrobić? Potunkać się tam. Nie wiem, co to znaczy, ale znaczy mam takie tam wtrynić, tak? Tak, wtrynię. Potunkać. Proszę, tak. Potunkałam. Zakryj to teraz. Czekaj, ten się nie dotunkał. Zakryć? Aha, jeszcze nie, jeszcze kochana, musimy to posolić. A może tak więcej tej soli, bo, tak jest takiej soli, no, takiej... No, by było, tylko ja tu innej nie widzę. Widzę. Dobra, słuchaj, nakorblujemy tym. To korbluj, matka, korbluj. Mów, ile mam korblować. Korbluj. Jeszcze. Jeszcze. Panie Jezu. Dobra, na razie starczy. Tego korblowania. Byleby trochę tej soli już było, żeby ona tą solą przeszła, a potem będziemy... Żadnych tu octów nie dajesz, nic. Powoli, tylko spokój cię uratuje, Beatka. W tej chwili... Musimy kapustę ugotować. Ugotować. Tak, i to gdzieś potrwa z 20 minut. Dobra. 25. Ale to się wszystko zmieści w czasie 3 godzin doszenia tak, rola. Tak, tak. Dobra, to w takim razie mamy chwilę przerwy i czekamy, aż się ugotuje kapusta. I mamy inhalację kapustową. W całym budynku wszyscy zaglądają do nas, pytają, co to się dzieje, że takie zapachy się roztaczają, Basia. Nie wiem, co ty zrobiłaś. Rolady się duszą. Tak. Jeszcze mają trochę czasu. Kapusta dochodzi. Co my teraz robimy? Teraz, kochana, patelkę. Dobrze. I na tą patelkę wrzucamy najpierw boczek. Na zimną patelnię, prawda? Tak, tak jak wszystko, co się ma wytopić, idzie na zimną patelnię. Dobrze. I teraz musimy... zrobić duży ogień. Dobra, boczek się topi. I czekamy, aż się roztopi. Tak, czekamy, aż się roztopi. Teraz ciepuj to tam do środka. Ciepuję. Ja. Drobno pokrojona czoperkiem cebulka. Teraz, ale uważaj. Tak. Bo ona się nie może zgrunąć. A, to ja może zmniejszę ta temperatura, słuchaj. Tak to zrób. Dziewczyny śląskie wszystkie, ja was podziwiam. Jak ja bym miała takie rekolekcje na obiad robić, to bym oszalała. Ludzie. A my to lubimy. I... ale Basia, ile to roboty przy tym jest? Ale my lubimy być w kuchni, my lubimy gotować. Wy się lubicie uchetać. Tak. Okej, okay, dobrze. Ale takimi pysznościami, bo byle ja to się zrobić, nie lubię uchetać. Wiesz, to nie. Baśka, tutaj nie mam co uzdrawiać. Na razie uzdrowiłam tylko co? Olej do rolad. Reszta jest górnicze. Taki ze mnie kaszpirowski tutaj, słuchaj. Dobra, skarbie, koniec tego. Wystarczy? Dobrego. Tak, odstawiamy? Tak, odstawiamy. Dobrze. I czekamy jeszcze chwilę, bo jeszcze chwileczkę kapustka musi dojść. No to poczekamy jeszcze. Dobra. Słuchaj, Beatko, trzeba by było sprawdzić już, bo chyba ta kapucha już doszła do siebie. Do siebie. Słuchaj, ja ją chętnie spróbuję. Taki wezmę jeden, taki ten glutek. Weź sobie taki szpliter. Splitter? Splitter. Czy to jest splitter? Jest. Ja nie wiedziałam, że aż splitter jem. I co? Masia, ona jest dobra. No to dobra. Odlewasz? Tak, to odlewam. To ja się odsuwam. Tam masz szlitko? Tak, jest. Proszę. O, jest patrz. Odlana kapusta. Tak. Czy teraz kapustę daję tutaj? Nazot. Nazot? Nazot do gorka. Nazot do gorka, splittery. Słuchaj, czy my wyciągamy te liście laurowe nie, i te kulki? One się tam zostają. Co teraz z tym robimy? Na małym ogniu poproszę to mi mieć cały czas. Cały czas na małym ogniu? Cały czas na najmniejszym, jaki tam się da. Proszę, trujeczka. Posłuchaj, teraz potrzebujemy do tego tak. Łyżkę cukru. Nie używam. Białego cukru? Białego cukru. Nie używam. Nie używasz. Uzdrawiamy. Kaszpirowski się włącza mi. Nie jestem pewna, czy to będzie to. Basia, dajemy miód. No to dajemy. To była łyżka cukru. Łyżka cukru, ale nie dawaj tak. Chociaż miód jest mniej słodki niż cukier, nie? Telo damy. Telo? Telo, telo to po góralsku. No właśnie. I co jeszcze chcesz? Sól chcesz? Do tego potrzebujemy łyżkę octu. 10% jest najlepszy. Nie mam, nie używam. Damy ocet jabłkowy. Uzdrowicielska kapusta będzie. Ale wreszcie ale uzdrawiamy. Nie ma na oko. Na oko to hobumar. W szpitalu. No. Ale
suchar. O! Łyżka? Nie, tego trzeba więcej. No to daj na razie łyżkę. Dwie, bo on jest mniej kwaśny. A sól nic? A sól na razie poczekaj. Na razie wyniesę ten... Filmuj, bo tu się dzieje cud. Cud techniki, zrobić z jajek, tiki, tiki. Popatrz. Bo teraz ta kapusta robi się jaka modro. Jaka ona się robi modro z fioletowej. Różowa się robi. No już tutaj troszeczkę soli. Sól, bo korblować? Na pewno mów ile korblować. Korbluj. Ale dobra, bo tu się... Pieprzu? Fest suje. Pieprz też. Korblować? Korbluj. I tu se pokorbluj. Dobrze, dawaj. Teraz dajemy to. Ale weź, daj, proszę. Jest szef. Proszę bardzo. Wszystko. Wciepać to. Tak. Mało tego, że wszystko tu wciepać, to jeszcze wziąć sobie trochę modrej kapusty, wsadzić i to wymazać? I wydyźgać. Proszę. Tak. Żeby zebrać duch smaku. Tak jest. Dobrze. Śląski duch smaku. Śląski duch smaku. Jest. I damy to na większy płomień. Tak, żeby to... I wydyźdaj to. A ty go niczym nie zapalasz? Żadną mąką, niczym? Niczym. Ona jest taka po prostu taka luźna. Ona jest taka luźna. I wy ją podajecie do lat na ciepło. Tak, ona musi bo być podawana na ciepło. Bo u mnie w domu jadło się kapustę czerwoną, zrobioną w identyczny sposób, tylko na zimno z jabłkiem. Do boczku i cebuli było identyko, tylko jeszcze szło jabłko i to było na zimno. Ale ja ci powiem, że moja mama też dodawała niekiedy jabłko. No, można. Ale ona też szła na ciepło. Teraz jeść? Jeść. Ty dobre. A? Dobre. A? Pani. Super jest ta kwaśność tego właśnie. Tak, ale wiesz, tak. Ja bym dała trochę miodu jeszcze. No to na pewno, bo chyba z tym octem tam przesadziłam troszkę. No dlatego powiedziałam, troszkę żeś dała czadu. Niech to się A teraz niech to się zostanie na takim... Ale na dużym? Nie, na malutkim? Najmniejszym... Tak, ogieneczku? Ogieneczku, bo tam trochę wody jeszcze zostało, niech to się tam jeszcze odparuje. Okay. Co my teraz jeszcze robimy? A rolady? Teraz musimy się zająć dalej roladami. To musimy jeszcze chwilę poczekać. Okay. Czas minął, rolady są dobre. Basiu, co teraz robimy? Rolady się już upyrtały, są mięciutkie. Proszę, wyjmij rolady na talerz, bo musimy je teraz rozłonacyć. Rozkogo? Rozłonacyć. A w życiu nie rozłonacała niczego. Ale jak rozłunacę... Dobra, chodzi o to, że trzeba wyjąć wykałaczki. Te wykałaczki. Tak. Co z tym sosem? On jest gotowy? Nie, kochana, teraz właśnie będziemy robić. Co ty chcesz teraz od tego sosu? Ten sos. Tak. Dobra. I teraz zobaczymy. Ale on ładny. Czy nam się połączy? Pachnie. A tu żadnego ziela? Nic? Nic, kochana. Do taki tego bulion, sosu, co się wytopił. Ach, bo on się topił przecież z boczkiem i z tym ogórkiem. Dokładnie. On się topił z boczkiem i z ogórkiem. O Jezu, jaki on jest naturalnie dobry. Naturalnie. To my go teraz musimy zagęścić. I ja potrzebuję od ciebie mąkę. Nie będziemy niczego zagęszczać pszenną mąką. No, co zrobimy, żeby... Uważaj. Czy wy wiecie, co to jest? Piszcie, czy ktoś zgadnie, co to jest. To jest moje niedawne odkrycie uzdrowicielskie. To są nieaktywne płatki drożdżowe. Aha. Nieaktywne płatki drożdżowe. Mówiłaś w którymś programie już o tym. Które są wspaniałym. Po pierwsze aromatyzerem, a po drugie cudownie zagęszczają zupy i sosy. Bez dodatku mąki i zasmażek. I teraz jestem prawdziwy kaszpirowski. No i to ja jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Zobacz, one mają bardzo miły, taki trochę ziemniaczany zapach. No. No i teraz po prostu wrzucamy do zupy, do sosu, co chcecie zagęścić. Nawet można, jak ktoś lubi sałatkę tym posypać, bo to jest kompletna bomba witaminy B. No proszę. One są nieaktywne, więc one nie fermentują już ani w brzuchu, ani w jedzeniu. Natomiast do tego sosu ja bym tak dała ze dwie łyżki tych płatków drożdżowych. To się trzeba też nauczyć nimi pracować. My jeszcze i tak za chwilę zobaczymy, bo jak to się nie połączy wszystko, to trzeba będzie dodać troszkę wody. Zobacz. Ale chodzi o to, że jeszcze tłuszcz musi się połączyć z resztą, wiesz? On się teraz musi z tymi płatkami trochę zagotować, ale widzisz? Nie. Aż to zgęstnieje. To teraz może
Odłuna cymy, jak to było? Co ty tutaj robisz z tym? Rozłunac. Rozłunaca. Au. Bo tym tego tam, to tym trzeba rozłunacyć. Tu jeszcze jeden łunac jest. Dobra. No i rozłunacyła te rolady. Rozłunacyła. I teraz to dajemy w ten... I teraz te rolady daj tam na azot. Proszę bardzo. Proszę. I one się muszą trochę poddusić? Musisz je tam trochę zostawić, a w międzyczasie możemy się postawić wodę na kluski. No i poczekamy, aż się zagotuje woda na kluski i wracamy, już będziemy tylko podgrzewać kluski i jeść. Tak. O, matko, cały dzień roboty. Ja nie wiem, naprawdę podziwiam was, dziewczyny, z tymi roladami. A ja, słuchajcie, ponieważ nie dałobyśmy rady zrobić klusek śląskich, to powiedziałam Basi, że ja po prostu kupię dobre kluski śląskie i zrobimy gotowe. A Basia popatrzyła i mówi tak, nawet tego nie nazywaj kluskami śląskimi. W związku z tym ja ugotuję jakiś taki kluskowaty węglowodan, który u nas na Mazowszu jest sprzedawany pod kryptonimem kluski śląskie. Okej. To nie są kluski śląskie, jakby się ktoś pytał. Tak, ale to są kluseczki takie śląskie. Wasze są większe? Nasze są większe. Z dziurą, na sos. Dziurę z palca zrobioną. Na sos. Tak. Ta niby też ma taką dziurę. Tak, ale ma taką dziureczkę, że ile ci tam... Szpilką robioną. No. Dobra, słuchajcie, co by nie było, wrzucamy. Wrzucamy, poczekamy chwilę i będziemy próbować. Ha, ha! Kluseczki kompletnie nie śląskie gotowe, ale ja tą roladę, Basia, z nimi spróbuję. Czy one się większe zrobiły? No patrz, urosły. Nawet mają dziurki takie niemrawe. Jedziesz? Nie, no Basia, no nie są takie złe, no te dziurki się jakoś tak powiększyły. No właśnie, to szpindlik tu jest, ty. Dziurka jak... W kogo? No jak góra od szpindlika. Co to jest szpindlik? No szpindlik to szpindlik, no tak. Ratunku! Co to jest szpindlik? Szpilka do spinania. A, szpilka. Tak. No to podobnie nawet. No, szpindlik. Słuchaj, czy ja mogę już wszystko na zero zrobić? Tak, wszystko na zero. Dobra, ja się już nie mogę doczekać, ale ty też musisz zjeść, bo ty nie jadłaś tej wersji uzdrowionej. Okej, oczywiście. Co, Basia, pamiętasz, co uzdrawialiśmy? Tak, uzdrawialiśmy pieczenie rolad nie na oleju rzepakowym, tylko na oliwie rafinowanej. Na oliwie rafinowanej. Co jeszcze uzdrawiałyśmy? Potem uzdrawiałyśmy kapustę. Co uzdrawiałyśmy? Zamiast octu dawałyśmy ocet jabłkowy. Tak, a zamiast cukru? A zamiast cukru dawałyśmy miód. Tak jest. A jak zagęszczałyśmy sos do rolad? Sos z tymi płatkami... Drożdżowymi. Drożdżowymi. Bardzo dobrze. Brawo. Zapamiętałam. Brawo. Należy się pani rolada, proszę. Dziękuję, pani, w nagrodę. Kochana. Serwujemy. Dobrze. Teraz to, Basia, kluseczki. Tak, ale ja tak ze dwie poproszę. Ale ten sos lejemy na roladę. Ten sos lejemy na kluski, bo co? Po to są te dziurki, których tutaj w zasadzie nie ma, no ale... Okej. Sos na kluski. Czy ty tym sosem też polewasz kapustkę, czy nie? Nie, nie, dobrze. To znaczy, ja ci powiem tak, ja tego gościom ani nikomu w domu nie robię. Ale natomiast ty lubisz. Ja uwielbiam. Ja ci chciałam powiedzieć, że ja też lubię, no, kapustkę właśnie polaną troszeczkę, ja, tym tak sosem. Samo. Tak samo bardzo. Buraczki bardzo lubię polane, tak, sosem. Tak, ja też. Dziękuję bardzo. Uwaga. Uwaga. Ja jem po raz pierwszy w życiu roladę śląską. Przysięgam, jak kocham moje wnuczęta. Nie dość, że pierwszy raz robiłam, to pierwszy raz zjem. Oj, Basia, po tych 3 godzinach to się rozpada to mięsko. To się wspaniałe zrobiło. A teraz popatrzeć tutaj do środka. No właśnie. Zobacz. Poczekaj, przekroję. Jest tutaj. Właśnie, przekrój. No. O! Przekrój i zobacz, co tam jest. Wszystko ten boczek wytopiony i ogórek. Tak, i cebulka, która w zasadzie gdzieś tam... Ona się tak rozmyła z tym boczkiem. Tak. Ależ to danie jest wspaniałe. Pyszne. Wspaniałe, Basiu, dziękuję ci bardzo. Mów o uzdrowieniu. Co ty na to? Powiem wam, że to jest uzdrowione, a ja nie czuję różnicy. Dziękuję. Dziękuję. Ja nie czuję różnicy w tym, jak... Przedtem ja dawałam ocet 10% spirytusowy, a tutaj chemiczny jest związek duży. I ten miód, powiem wam, że to jest dla mnie szok, bo wydawało mi się, że jednak mów. Posmak miodu. Nie. Tymczasem go nie czuć tutaj w ogóle. Aha.
A sos i płatki drożdżowe? Bardzo czujesz? Dobre, nie czuję. A jest taki esencjonalny? Jest esencjonalny i nie czuć w ogóle, że to są jakieś płateczki drożdżowe. Nie. Na drożdże nie zajeżdżą dziołki, także nie bójcie się. No i udało nam się zachować smak, bo nie czujesz różnicy. Nie czuję. A zapewniam was, że jest to nie mniej smaczne, ale dużo zdrowsze. No, z tymi pewno. Rzeczami, które dołożyłyśmy. Ja chyba od dziś będę właśnie tak robiła w domu. Dlatego to jest talerz zdrowia. Tu talerz, tu zdrowia, tu talerz, tam talerz. Dziewczyny, piszcie, czy podoba wam się koncepcja, żebyście gotowały razem ze mną swoje sztandarowe, regionalne, ulubione potrawy. A ja zawsze znajdę taki kawałek, taki fragment tego przepisu, gdzie podpowiem uzdrowienie. Piszcie, czy podoba się wam ta koncepcja, bo to jest nasz pilotowy odcinek. Jeśli wam się spodoba i będzie korzystna wasza opinia, jedziemy dalej i zapraszam was, robimy casting i gotujemy razem. A tymczasem do zobaczenia, Basieńko. Do zobaczenia. Dziękuję ci, skarbie, ja że przyjechałaś. Też. A my widzimy się z wami i z następną babcią, jeśli wam się to będzie podobać, dlatego że to od was zależy, bo to jest nasza telewizja. Tworzymy ją razem i oglądamy ją też razem. Mua! Mua!